Witam serdecznie wszystkich widzów naszego kanału Szkoły Biblijnej Hosanna. Dzisiaj gościmy w domu brata Jana Wierzchołowskiego, nauczyciela Słowa Bożego, ale również autora wielu licznych książek o tematyce chrześcijańskiej. Brat Jan Wierzchołowski, z racji też poniekąd swojego wieku, już bardzo długo trwa nieprzerwanie w związku małżeńskim, udanym, pomyślnym, szczęśliwym. I w sytuacji, gdzie tak wiele polskich rodzin, ale nie tylko, małżeństw na całym świecie przeżywa różnego rodzaju kryzysy, kłopoty, problemy, chciałbym tu brata zapytać, jaki jest klucz do sukcesu w wieloletnim, tak długim i szczęśliwym pożyciu małżeńskim. Co przesądza o tym, że to małżeństwo trwające tak wiele lat jest pomyślne? No, jest to bardzo kluczowe pytanie i takie głębokie i trudne. Owszem, można odpowiedzieć bardzo prosto. Kiedy małżonkowie trzymają się wskazań Słowa Bożego, oto i wszystko, cała tajemnica. Ale na ogół bywa tak, że mąż wie najlepiej, co żona powinna robić, jaka być, a żona wie, jaki mąż powinien być i co robić. No i tutaj jest problem. Istotą chrześcijańskiego małżeństwa jest robienie tego, co obie strony powinny robić. Jak to wygląda bardziej w praktyce od strony tego decydowania o swoim postępowaniu. Otóż z natury i mężczyzna, i kobieta są jako ludzie źli. Współczesna postmodernistyczna filozofia mówi odwrotnie, człowiek jest dobry. Komunizm mówił, trzeba człowiekowi stworzyć znośne, dobre warunki życia i wówczas on będzie miał możliwość realizować dobro. Człowiek jest zły dlatego, że jest krzywdzony, że jest napadany, że jest wyzyskiwany i tak dalej. No, wszystkie te teorie o istocie człowieka, dobry, zły, weryfikuje historia i weryfikują małżeństwa. A ponieważ małżeństwo jest w zamyśle Bożym, w celach Boga, rzeczą podstawową, bo przecież ludzkość istnieje dzięki małżeństwu. Ludzkość degeneruje się przez coraz gorsze układy małżeńskie. I co jest tutaj istotą? Egoizm. Jak to wygląda w pewnym takim może schemacie psychologicznym? Otóż człowiek, który uwierzył Jezusowi, nie uwierzył w Jezusa tylko, ale uwierzył w Jezusowi, uwierzył w jego naukę i traktuje ją jako drogowskaz życia. W postępowaniu z człowiekiem, z każdym, a tym bardziej współmałżonkiem, kieruje się nową zasadą, którą otrzymuje przy narodzeniu się na nowo, jak uczy Pan Jezus. Mianowicie przestaje reagować, a zaczyna
postępować. Jaka jest różnica między reagowaniem a postępowaniem? Postępowanie wierzącego człowieka nie jest reakcją. To znaczy, ja nie czerpię motywacji i wskazania, jak postąpić, co mówić, jak się zachować z postępowania mojej żony, które jest w danym momencie negatywne. Tylko ja czerpię motywację z tego, co uczy Bóg. To jest zasadnicza sprawa i odwrotnie. Żona czerpie motywację do swego postępowania z tego, co życzy Bóg, co wskazał Pan Bóg. Jeżeli mnie obraża człowiek, już tutaj wychodzę poza ramy małżeństwa, jakikolwiek człowiek uderza w policzek, mówiąc przypowieścią Pana Jezusa, ilustracją Pana Jezusa, to nie oddaję mu, nie czerpię motywacji do zachowania się wobec uderzającego, tylko czerpię motywację z nauki Pana Jezusa, z miłości. I to jest klucz, tajemnica. Muszę powiedzieć, że przeżyłem dużo małżeństw i mam spore doświadczenie z małżeństw harmonijnych, błogosławionych i muszę powiedzieć, że było ich dużo mniej niż małżeństw, nie powiem już tak skrajnie kłócących się i na skraju bycia razem, ale nie postępujących rzeczywiście na zasadzie. Ja będę posłuszna mężowi, kiedy on będzie dobry. A ponieważ nie jest dobry, to ja też nie muszę być dobra. Jak on będzie dobry, to i ja będę dobry. A mąż mówi, jak moja żona będzie mi posłuszna, to ja będę ją kochał. Tak na serio. Ja myślę, że to jest bardzo proste, a chyba sedno sprawy. Sedno różnicy między człowiekiem, który jest chrześcijaninem biblijnym, a człowiekiem, który jest, jak to jest popularne powiedzenie u nas, wierzący, ale nie praktykujący. Więc czy jest możliwe to życie harmonijne? Niektórzy mówią, jeśli się dobiorą. To jest też takie złudzenie. Nie ma dobranych małżeństw. Dobrych dlatego, że się dobrali. Są może jakieś tam wyjątkowe sytuacje, gdzie mają skłonności takie małżeństwo egoistyczne, gdzie oboje starają się, żeby im było dobrze. A więc trzeba, żeby mi było dobrze, to ja będę się starał, żeby w domu było wszystko, co żona potrzebuje. A żona mówi, przecież jak mój mąż jest uśmiechnięty, miły, grzeczny, pomocny, to i mnie jest dobrze. A więc są takie gołąbki, które nie mają żadnej innej w życiu idei sprawy, jak sprawa urządźmy sobie wygodnie życie. Ale takich przypadków jest bardzo niewiele. Dominują napięcia, które są skrzętnie skrywane przed obcymi, kiedy jedna i druga strona nauczona jest grać dobre role, ale w rzeczywistości nie ma jedności, nie ma harmonii, nie ma życia
błogosławionego. Ale co możemy powiedzieć o takim czynniku bardzo ważnym w małżeństwie, który jeśli obie strony rzeczywiście uznają i chcą i decydują się na praktykowanie koncepcji Bożej małżeństwa, to realizują to, co mamy w Biblii napisane. Pierwsze. Mężczyzna rzeczywiście sam nie jest pełnym człowiekiem. Jak Pan Bóg powiedział, nie jest dobrze mężczyźnie być samemu. To jest pierwsze. I jeśli mężczyzna, mąż jest świadomy, że on jednak potrzebuje, że on nie jest pełnym, że on nie jest samowystarczalnym. On potrzebuje pomocy. I to jest akt pewnej pokory, skromności. A teraz żona. I tutaj jest pewien podstawowy, powiedziałbym, problem kłopotów małżeńskich. Żona mówi tak, szukam dobrego męża. No. To nie znaczy, że mężczyzna też nie mówi, ja szukam dobrej żony. Ale według Bożego postanowienia, koncepcji Bożej, od początku, co Pan Bóg powiedział, po tym, jak stwierdził, że niedobrze jest mężczyźnie być samemu, powiedział coś fundamentalnego. Mianowicie uczynimy mu pomoc, która by była przy nim. Realizacją tej decyzji, Bożej decyzji, nie wymuszanej, ale proponowanej, postanowionej człowiekowi, jest to, że żona wtapia się w świat męża. Może być innego zawodu, skłonności, obdarowań, ale jeżeli ona na serio traktuje Boga i to, co Pan Bóg powiedział, uczynimy mu pomoc, to ona chce być pomocna, a nie może być ona pomocna mężowi, nie wniknąwszy w jego świat, w jego idee, w jego dążenia, a nie może być wtopiona, jeżeli nie pozostawi swoich. I tutaj mamy coś, co pozornie wygląda jako zrezygnowanie ze swego człowieczeństwa. Tak to się mówi. No to jak to? Ja nie mam mieć swojego świata? Jeżeli obserwujemy małżeństwa, które się dzieją, to rzeczywiście harmonijne i ba, nie tylko harmonijne, że nie ma sprzeczek, nie ma kłótni, że jest pokój, ale że są sukcesy w pożytecznym życiu, są spowodowane tym, co pewna żona mi powiedziała w Niemczech. Ja ten temat studiowałem i każdą okazję, gdzie spotkałem małżonków wierzących zwłaszcza, pytałem, jak to doszło u was. I jedna małżonka w odpowiedzi sięgnęła do Biblii. Na frontowej stronie Biblii mówi, o, to jest moja odpowiedź. Cytat z księgi Ruty. Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty pójdziesz,
ja tam pójdę. Gdzie ty umrzesz? I ja chcę umrzeć. I to rzeczywiście było małżeństwo błogosławione. I muszę powiedzieć, że przez 20 lat zajmując się studiowaniem, wypytywaniem, badaniem życia menonitów, zwłaszcza Amiszów w Ameryce i w Niemczech trochę, stwierdziłem, że tam małżeństwa realizują to, co zacytowałem. Tam żony się wtapiają w to, co jest światem męża. No to tak może z podstawowych moich obserwacji. Bracie Janie, czasami się jednak zdarza, że to pożycie nie układa się harmonijnie do tego stopnia, że ludzie zaczynają być kłębkiem nerwów, zaczynają wręcz unikać wspólnego przebywania. I dzieje się to nie tylko w rodzinach, jak to się mówi, ze świata, ale te nieszczęścia dotykają również małżeństw chrześcijańskich. I gdyby takie małżeństwo albo któraś ze stron przyszła do brata i w taki sposób przedstawiła swój problem, że po prostu to małżeństwo nie tylko nie jest harmonijne, nie tylko nie jest błogosławione, ale jest wręcz ciężarem, jest czymś, stało się czymś destruktywnym, to jakiej rady takiej zdesperowanej osobie, która już zaczyna myśleć wręcz o rozwodzie, jakiej pierwszej rady brat by udzielił? Co zrobić, żeby to upadające, zrujnowane małżeństwo zacząć ratować i przestawiać na właściwy tor? Zaraz, czy to jest małżeństwo wierzących, powiedziałbym, po obu stronach, obie strony? Zacznijmy od takiego modelu, że jest to małżeństwo chrześcijańskie. Ja bym jako może takie bardziej wstępne wziął niechrześcijańskie, można? Bo to będzie wstęp do odpowiedzi na tej. Dlaczego? Bo akurat mam ostatnio przypadek szczególny spośród kilku, kiedy do mnie zwróciła się osoba kłębek nerwów. No, w średnim wieku, dzieci, gimnazjum. Dlaczego? Dlatego, że mąż pije, nie daje na utrzymanie dzieci, unika swojej żony, chętnie czapkę na głowę i w rajd gdzieś tam motorowy, czy do kolegów i tak dalej. Żona jego jest wybitną fryzjerką, ma zakład bardzo luksusowy, fryzjerski, własność. I małżeństwo na skraju. Też są projekty ewentualnego rozejścia się. Ona nie może wytrzymać. Jest to przypadek, który około 2 lat wstecz ja znam, z którym ona tutaj przyszła, za
poradą pewnej siostry, która się nawróciła no, z katolicyzmu i córka przyjęły chrzest i mają taką, mają usposobienie dość misyjne. No i poradziły, żeby się ze mną skontaktować. No i ja przez wiele miesięcy, wiele spotkań. No nie będę zajmował czasu opowiadając wszystko, ale istotne momenty. Otóż ja odczytałem i wyjaśniłem to, co przed chwilką powiedziałem odnośnie poprawnego małżeństwa. I ta osoba otwarcie powiedziała, ja nigdy o tym nie myślałam. O sobie mówi, o swojej roli. Ja zawsze jak mąż wracał, to zawsze wymówka. Zawsze byłam powodem jakiejś sprzeczki, jakiejś pretensji. No i tak dalej. I ona zaczęła studiować siebie w świetle tego, co, czym ona powinna być, jak ona powinna. No doszło też do sprawy zasadniczej, jaką jest Pan Bóg, jaką jest Ewangelia, jaką jest Boży model zbawienia, jak tego. Skracając, ona zaczęła stosować to, że już przestała mężowi robić wymówki. A później zaczęła się, ja pytam się, słuchaj, a co ty robisz dobrego dla męża jako, jako akt no, życzliwości czego? Nic. Pretensje były. Ona zaczęła tutaj zmieniać, a jednocześnie chodzić na nabożeństwa i poznała swoją grzeszność. No i muszę powiedzieć, że przypadek szczególny kobiety emocjonalnej, ale która zaczęła od biadania nie nad mężem, że pije, tylko nad sobą. Jak ona mogła tyle lat i tak. No w jakimś sensie zrozumiała, że ona była winną zachowań męża, no bo jaki mąż będzie chętnie wracał do domu, kiedy na progu od razu, prawda, jest wymówka, a nie zrobiłeś tego, a tutaj, no w każdym razie rozumiemy, wymówka, wymówki. Mąż ucieka z domu. I po blisko 2 latach ta osoba nawróciła się. Tydzień temu przyjęła chrzest, ale o dziwo, mąż zaczął chodzić na spotkania do zboru. Napotkał tam ludzi, kolegów w jakimś sensie, bo on taki amator rajdów motocyklowych i tam też był ktoś. W każdym razie napotkał na dobry grunt ludzi, którzy się nim zajęli. I do tego stopnia on się zaangażował, a ponieważ ma pieniądze z wynajmu części domu, który ma, także owszem, dobry budowlaniec, prowadził budowy, ale ostatnio nie musiał. I 4 razy w tygodniu zaczął chodzić na spotkania związane z wykładami Biblii, modlitewne, takie swobodne, społecznościowe i nabożeństwo. I kiedy ta osoba mi mówi, ta żona jego, Ewa, że mam przyjąć chrzest tydzień temu. Ale
Mój mąż chce przyjąć też chrzest. I moja 18-letnia córka. No, stał się cud. Ten mąż zmienił się. I autentycznie to człowiek nie powodujący się emocjami, nieskłonny do jakichś wizji. Nie. No i byłem świadkiem tego. I dla mnie to, muszę powiedzieć, jest przeżycie wzmacniające moją wiarę. Jak żona poprzez zmianę siebie wpłynęła na męża. Pan Bóg wpłynął oczywiście, ale i jest w Biblii, w liście Piotra takie pouczenie. Jeśli któraś z sióstr z was ma męża niewiernego, który pozwala, no, który żyć z nią, niech przez łagodne, nie pamiętam dokładnie słowa, przez swoje postępowanie i z jednym jeszcze zastrzeżeniem, na pewno brat pamięta, bez słowa pozyskała go, była z nim. I to jest to, co Słowo Boże mówi, i to jest prawda, i to jest lekarstwo. Jeżeli kobieto masz męża złego, to ty bądź chrześcijanką, postępuj z nim bez wymówek i to jest droga. Cofnę się do historii mojej rodziny, mojej matki, która była bardzo misyjna wśród sąsiadów. Świadczyła, ale zaczynała zawsze od jakiejś pomocy, to choroba, to zioła, to coś. I szereg osób, szereg kobiet nawróciło się. I między innymi mąż, który z katolicyzmu był też katolikiem, policjant, kiedy się żona nawróciła, strasznie się sprzeciwił temu. Zaczął być bardzo gorliwym, jeśli chodzi o Kościół, chodzić na nabożeństwa, do kościoła, na mszę i prześladować żonę. Ale tak prześladować, tak dokuczać, bezdzietni byli, że i zaczął pić. Paschudził w domu, bił ją. No znam to, bo tam obok mieszkaliśmy i ta siostra, która się stała chrześcijanką, mówi o przypadku żona wierząca, a mąż niewierzący. Przychodziła i mówi do mojej mamy Marysi, ja już nie mogę wytrzymać. Ten człowiek stał się widowiskiem dla ludzi obok, bo już jak zaczął wracać z pracy, jak zaczął pić, to leżał czasami w rowie i wszyscy, to była miejscowość podwarszawska, nieduża, ludzie się na ogół znali, obserwowali. No co matka na to mówi, słuchaj, no będziemy się modlić. Jak mogła, tak pocieszała, pokrzepiała nakłaniała do wytrzymałości. A była to kobieta korpulentna, gdyby tego swego małżonka, który był mniejszy, chciała załatwić tak po katolicku, no to by się już to dawno skończyło.
I ona wytrzymała. I po 9 latach ten człowiek się nawrócił i Słowo Boże się spełniło. Bez słowa. Mam jego fotografię chrztu. To był człowiek, który później w zborze pełnił funkcję takiego dozorcy, bo bywały sytuacje, że wtargnął jakiś pomyleniec, jakiś ktoś, no i trzeba było wręcz siłą wyprowadzić. No to Władysław był genialny do tego. I zawsze się modlił: Boże, ja nie godzien, bo tyle lat prześladowałem. No są jeszcze poboczne wydarzenia, ale jak on później też swego kamrata od kielicha doprowadził do zboru, do Chrystusa i też się ochrzcił. Więc cały łańcuch wypadków, wydarzeń pozytywnych, które były rezultatem poddania się Słowu Bożemu, zastosowania. I właśnie co jest charakterystyczne, to tego nie można pominąć, żeby nawracanie było bez słowa, tylko tym właśnie sposobem postępowania. I to skutkuje. No i to jest to, co chciałem powiedzieć jako wstęp do odpowiedzi na pytanie wierzący oboje, tak? Tak. I jest... No, to nie jest sprawa w pierwszym rzędzie jakiejś niefortunności małżeńskiej, tylko to jest po prostu sprawa odejścia od Słowa Bożego. Na pewno któreś z nich przodujące jest w tym odejściu. No, brak elementarnego posłuszeństwa Bogu i gotowości do cierpienia, bo no tutaj można zastosować to, co w tej historii opowiedzianej jest. Jeżeli żona byłaby do końca wierna Bogu, to znaczy temu, co Bóg mówi, to by znosiła ewentualnie zło ze strony męża. A też i odwrotnie. Mąż, który jednak odpowiada w rodzinie bardziej, bo jest przywódcą, no, musiałby pokutować z grzechu winy wobec Boga, że nie potrafi znosić, nie potrafi zła dobrem zwyciężać. Ja nie widzę tutaj jakiegoś lekarstwa, jakiegoś cudownego środka. W błędzie są oboje. Oboje z drogi Bożej rezygnowali. Duch Święty odstąpił od nich. Albo oni nie byli od początku nawróceni, a zostali ochrzczeni i tak no, symulowali swoje chrześcijaństwo. Także nie ma jakiegoś cudownego leku, który by tutaj mógł być skuteczny. A rozwód jako taki, poza jednym przypadkiem, który jest no, dopuszczony, nie nakazany, ale dopuszczony, to jest no, cudzołóstwo strony. Ale to nie oznacza drogi do ponownego małżeństwa, bo najczęściej po którejś ze stron jest już nowy kandydat. Albo żona ma jakiegoś już, którego upatruje, albo mąż ma jakąś kobietę. Także no, nic rewelacyjnego, ale prostą prawdę Bożą powtórzyłem. Bracie Janie, małżeństwo jest instytucją intymną, je się sprawuje we dwoje, ale mam takie pytanie,
czy zbór, czy społeczność wierzących odgrywa jakąś rolę w kształtowaniu takiego zgodnego małżeństwa? Czy zdrowy zbór, właściwy zbór, właściwie nauczający, może się przyczynić do harmonii w małżeństwach poszczególnych członków tegoż zboru i odwrotnie, czy zbór słaby, zbór, który odchodzi od Słowa Bożego, również w konsekwencji może negatywnie wpływać na pożycie rodzinne? No, oczywiście. Człowiek, chrześcijanin, chrześcijanka nie mogą normalnie egzystować zdrowo i rozwijać się bez wspólnoty. Ale wspólnota z kolei jest to miejsce, gdzie jeden drugiemu się przypatruje, bo taki jest nakaz, polecenie. Przypatrujcie się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. A więc w wspólnocie biblijnej ludzie się znają, znają się też i od strony tej najbardziej intymnej. I muszę powiedzieć, że co mnie szczególnie pociągnęło do poznawania i do jakiegoś kontaktu z menonitami, amiszami, to to, że tam u nich wspólnota jest wspólnotą ludzi, którzy mają przywilej i obowiązek znać siebie i bieżące życie dokładnie. No bo jakże można też realizować polecenie Boga? Napominajcie się jedni drugich. Ja muszę wiedzieć, w czym ktoś. I u nich Wieczerza Pańska jest przede wszystkim poświęcona rozpatrywaniu swego stanu duchowego was w kontekście relacji ze zborownikami, czy jest wszystko w porządku, a tym bardziej, jeśli chodzi o małżeństwo. I tam jest obowiązkiem każdego członka danej wspólnoty wiedzieć wszystko o swoim współbracie i siostrze. I jeżeli coś zauważą na nie, natychmiast napominać, natychmiast zastosować te wszystkie środki, które Biblia daje, żeby naprawić człowieka na właściwą drogę. I tam nie ma w ogóle nie ma rozwodu, nie ma, co mnie uderzyło, kiedy odwiedzałem różne rodziny i małżeństwa, nie ma napięć między, kiedy mąż coś tam w kuchni robiący przy zlewie upuścił naczynie i stłukł, to ja myślałem, aha, żona mu zaraz tutaj przygada. Ona nic, w ogóle nie ma napięć. Nie było, nie zauważyłem napięć między małżonkami. Ale tam zbory, tak jak mówię, tam wieczerza to jest rozpatrzenie relacji ja, Bóg i ja, bliźni. Więc to jest kryzys nie tyle małżeństwa, co bracie mówisz o zborach, idzie kryzys zborów. Kryzys zborów. No to jest wielki problem, trudny problem. Tym niemniej, jeżeli wierzący człowiek zachowuje się według wskazań Bożych, a one są w Biblii, tak jak już przytoczyłem, to dzieją się cuda. I małżeństwa już tuż przed rozwodem nagle się zmieniają, stają się harmonijnymi, stają się kochającymi.